Dobry, cześć i czołem. Piątek, 5 lipca 2019 roku. Znajdujemy się na stacji Włodzisławy Śląskim. Oczekujemy pociągu międzynarodowego Euronight Nice, Moskwa, Beloruskaja, Nicea. Tu właśnie stoi pociąg ED72009 relacji chałupki Kraków, przewozy regionalne. No i właśnie spotkaliśmy tutaj kolegę, który wraca z chałupek, Marek. Cześć. Cześć, cześć. Marek jedzie właśnie z chałupek do Rybnika, przepraszam, wraca z, no, z wycieczki takiej na zdjęcia. Pojechał sobie. A my, tam jeszcze czerwony jest. A my zaraz oprowadzimy wszystkich widzów po stacji, po budynku, nowym budynku, który przeszedł remont gruntowy. Ten remont może, nie wiem, jakiś ponad rok trwał, ale zaraz będziemy wszystko widzieć, bo oprowadzę widzów. Tymczasem czekamy na pociąg, ten międzynarodowy. O, Regio głoszą tego właśnie, Edka. Więc fajnie pociąg jest zrobiony, bo raczej zrobiony, no. W środku fajnie się przyjemnie jedzie. Gdzie fajnie się przejechać. Bym miał wolne w pracy, to bym na pewno siadł i sobie jechał przed siebie. Marek, co tam ciekawego złapałeś? W chałupkach. Jakieś towary tam były? Nie za bardzo. Nie za bardzo, no. Dzisiaj piątek, nie biorą, wyłączone. No, idziemy zaraz się ustawić na tego Moskwę. Potem wam pokażę właśnie ten budyneczek. Panie, tu na Katowice idziesz? Katowice. Tak, tak. O, jacyś panowie z Ukrainy. Właśnie się mi pytali, czy ten pociąg na Katowice. No to dużo właśnie przyjeżdża do pracy. Rybnik, Włodzisław. Robotników z Ukrainy. No. A ten właśnie za chwileczkę pojedzie na Kraków. ED72009. Kraków główny. Ten film ze specjalną dedykacją dla pewnej osoby z Rybnika. Ta osoba wie, że dedyk będzie. No nie będę nazwiska tu ujawniał, bo wiadomo, no, osoba sobie nie życzy. Jest ustawa RODO. Nie chcę tam nazwiskami rzucać. Idziemy się tu ustawimy na tego Lazura dawnego. On ostatni dzień dzisiaj jedzie tędy tą linią D29-158. Potem wraca sobie na trasę D29-139. Katowice, Ligota, Pszczyna. Potem jedzie dalej na Chybie, Zebrzydowice, Petrowice u Karwiny i Bohumin. A dalej po trasie. No, za tym składem międzynarodowym powinna jechać Morawika, bo też planowo, patrząc na opóźnienia ruchu pociągów, to planowo właśnie Porta jedzie. Tam jeszcze widzę w oddali czerwone świeci, to ta Porta, a raczej ten międzynarodowy jeszcze nie śmignie, ale poczekamy tymczasem. Tutaj była taka barierka. O, proszę. I została obalona przez nieznanych sprawców. Oj, zmiana. Tym torem przejedzie Lazurowe Wybrzeże. No ta nazwa jest dawna, bo on teraz jest bez tej nazwy jeździ. Moskwa, Beloruskaja, Nica. 3 dni ten pociąg jedzie. Dzisiaj rano o 9 był w Terespolu. Brześć, Terespol. No i cały dzień praktycznie mu zajmie jazdę do chałupek, no.
Dobra, Lazur sobie jedzie. Nie wiem, czy to nie jest 3-2-4, bo przeważnie na tych składach Wełtawa albo Lazur ta siódemeczka była często spotykana. EU07324, proszę. Same wagony sypialne rosyjskich kolei. No i nasz tutaj restauracyjny wagon. Proszę. No i sobie śmignął. No ile on tu przejechał? 40. Te perony minął. Dobra, za chwilkę pojedzie ten pociąg na Kraków, też go nagramy. No i pójdziemy zobaczyć wewnątrz budynek stacyjny. A w międzyczasie jeszcze potem uchwycimy portę. Dobra, Regio rusza z Włodzisławia po 15-minutowym postoju tutaj. Chałupki Kraków. A tam już świecą zielone. Droga wolna. No co jest? Ta jednostka się nie umie jakoś normalnie zabrać do jazdy. Nie wiem, co ten mechu tam robi. Nie wiem, czy ten mechanik szukał normalnie na pulpicie czegoś, czy co, postał. Po gwizdku odjechał dopiero po 2 minutach. Szukał czegoś na pulpicie. Ha! Widzieliście, no. Ten gwizdnął, a ten 2 minuty jeszcze stał. Dobra. To idziemy sobie, zobaczymy ten budyneczek po renowacji. Ładnie zewnętrznie wygląda elewacja. Coś w stylu dworca w Pszczynie. Władysław Śląski. Masakra z tymi torami. Tamte tory jeszcze miesiąc temu były czynne, a teraz tam jest dżungla, tam jest po kolana trawy. Widocznie tylko te są tutaj, te 3 i tamte główne 2. Dobra, idziemy, mamy 4 minuty do wjazdu Morawiki. Idziemy, was tak szybciutko oprowadzę. Zobaczymy w środku ten budynek. A tam słyszałem, no szału nie robi, dupy nie urywa, no. Nic tam ciekawego w środku nie ma, myślałem, że to będzie lepiej wyglądało. No ale cieszmy się z tego, co mamy. Zaraz zobaczymy. Tablice informacyjne przyjazdu do jazdy. Pójdziemy sobie do środka zobaczyć. Co my tu mamy w środku? Mamy biletomat Kolei Śląskich. Ładowarka indukcyjna. Kładziemy telefon bez żadnego okablowania. Tu mamy jeszcze sobie, nie wiem, powerbanka możemy podładować. Tu jakaś jadalnia. Kącik dla dzieci, no. Czytelnia. Nie ma takiego aż tutaj. No, tu mamy 2 ławeczki, 3 ławeczki jeszcze. Tak wyglądał kiedyś Włodzisław Śląski. Roslał. Nawiew. Elegancko, fajnie, chłodno. Historia kolei w Włodzisławie Śląskim. No. Tak wygląda ten dworzec. Teraz wygląda tak.
Tu są jeszcze kasy biletowe, ale one są nieczynne. Z tego co mi wiadomo, to te kasy mają zostać dopiero otwarte. Jedna kasa ma być Kolei Śląskich, druga kasa ma być Intercity. Tu mam jeszcze kawa, arabika, no i wiadomo, przekąski. No, tak jak mówiłem, tutaj jest przyjazd z Warszawy, no i odjazd Praga Chlawni na Drażni 17:25, pierwszy peron. No i co my tu mamy jeszcze? No ładnie ubikacje są też zrobione, no. Proszę. Męska, damska. Ładnie, czyściutko. No i to mamy. Wszystko jest pięknie, czyściutko, ładnie zrobione. Zobaczymy na jak długo. O, wandali tu nie brakuje. Dobra. Idziemy zaraz na peronik. No, ta ładowarka jest naprawdę dobrym pomysłem tutaj, płyta indukcyjna. Aha, jeszcze rzucimy okiem na zewnątrz. Tu jest, tam są jeszcze na górze biura jakieś, ale to jest zamknięte. No, zamknięte. Tam są jeszcze biura. Tu mamy postój taksi, no i nasza wieża. Piękny dywan z kwiatów. Dobra. Wracamy. Aha, no i tam jest jeszcze parking. Parking. Centrum przesiadkowe. Tu zaraz jest rondo i tu są przystanki autobusowe. Wszystko w jednym miejscu. Z takim zamiarem władarze miasta wyszli. Inicjatywa, myślę, że się sprawdzi. Że ludzie będą podróżni zadowoleni. I mieszkańcy. No a tu? Tu kiedyś były... Kiedyś właśnie. Z tej strony się wchodziło na ubikację. Na WC, ale to dawno, dawno. Dobra. Oczekujemy tą Morawikę i zawijamy się do domu. Intercity, Porta Morawica, ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Praha, Chlawni na Drażni, przez Chałupki, wjedzie na tor pierwszy, przy peronie drugim. Pociąg. O, na drugi peron. Z obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 345-346 znajdują się na początku składu pociągu. No dwójeczki. Wagony numer 347-348-349 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 350... No i tak akurat film będzie 15-minutowy, no tak jak przeważnie u mnie filmy. Czasowo są nagrywane do 15 minut. O, już wjeżdża w skład. Intercity Porty. EP09-017. Częsty bywalec. Wzmocnienie jakieś. Sygnał wolny podany, już rusza.
Trochę ludzi wysiadło. Dobra, szanowni państwo, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piątek, 5 lipca 2019 roku. Wodzisław Śląski, Intercity Przemo. Bye.